Dzień dobry, dzień dobry. Teksty Stella, kolejny odcinek Dorota Kochut i Jacek Porzycki. Jacku, jak się tam macie? Dobrze, nastrój sylwestrowo-szampański, ale jeszcze cisza. Jeszcze cisza. No jeszcze bo cisza. To jest specyficzny sylwester. Nie wiem, jak to tam, z kim tam świętujesz. Przyznaj się tutaj, bo na obrazie to jeżeś są. A, to może niech tak pozostanie. Zresztą nie można się chyba spotykać w wielkim, większym gronie, więc można lustro wyciągnąć i ewentualnie już są dwie osoby kolejne. No znaczy, zawsze masz mnie tutaj i moją choinkę. Tak, u ciebie też spokojnie. Też, jak słychać. To dobrze. To co, mamy taki tekst, który jest właśnie tak na pograniczu starego roku i nowego roku. To może go przeczytamy na początek, a później sobie coś powiemy. No, właśnie, bo stary rok się nam pomija, nowy nam się wywija, no to już to tak trzeba powinszować, żeby było tradycyjnie, także Jacku, takżeś przyszykował piękny ten wiersz, aż się boję, że tu coś będzie nie tak przeczytane, jako sobie to autor napisał, więc może już to miejmy za sobą, a potem już tak bardziej na luzie porządzimy. Jasne, ja tylko znalazłem tekst, więc miejmy nadzieję, że Tomasz Sochacki nam wybaczy jakieś drobne potknięcia, których będzie jak najmniej. O, może tak. Dobrze. To zaczynam. Roztomili przeciele, rok my zaś przeżyli. Rozbyło wesoło, rozmy się tropili. Ale dycki do przodku, bo żywot się furt toczy. Czasem się śmijmy, potem się łzy cisną do oczy. Gaździnki, co by wam kury godnie wajec nosiły, z chłopami, co byście się najmienie wadziły, co by was nasrowali, nie nasrowali, a szykowni byli, piwa, a gorzołki w arendzie furt nie pili. Gazdowie, co by wam zimeczka godnie obrodziła, krowa się na jor szczęśliwie ocieliła, co by baby po was co najmniej ryczały, dycki wieczór przed spaniem słodkiej pusy dały. Starko, zdrowio, co by was rewna wieczór nie łamała, co byś se roz za czas wiesioło zaśpiewała, wnuki, co byście mieli szykowne, by was szanowały. Każdy dzień rano, a po południu was nawszczyciwały. Starziku, co byście ze starką tak moc nie wodzili, w zdrowiu, szczęściu następny rok z nami przeżyli. Co byście se kole chałupy pomału o losce chodzowali, a doktora, szpitala, leków nie potrzebowali. Dziecka, fortów, a matki, dycki, posłuchajcie. Starziku, was starki, godnie naszciwiejcie. Co byście miały we szkole same dobre noty, a w głowie dycki poukładone. Żadne tam głupoty. Wszystkim zdrowio, szczęście, o co najmniej starości, glajcarów pełne pytle. Moc śmichu, a miłości. Bo dycki je rozgorszy, rozlepszy, taki życiobycie. Rozpadze deszcz, a potem chnet słonko zaświeci. Z ponbuczkiem też se czasem powyrządzejcie. Pożykać nie ma grzech, tuż o nim pamiętajcie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, jene samej słodyczy. Tego wam Tumek, synek Stella, szczerze z serca życzy. No i oczywiście my też się dołączamy do tych życzeń, bo nie może być inaczej. Z czasem dzisiejszego pięknego życzyć, co by my już te maski pościągali, co byśmy się mogli pospotykać, a pusy se dać, pościskać, bo tego nam strasznie, strasznie brakuje. I miejmy nadzieję, że już to będziemy mieć wszystko ze sobą. A żeby to się wszystko spełniło, to jak tradycja nakazuje, to trzeba dobrze odpolić sylwestrę. Ja, słuchaj, Jacek, ty możesz to nie wiedzieć, wiesz, bo musisz se tam popolić sylwestra i na nie chałupę, wiesz, to może super. Od ciebie tak iskierka leci i do wszystkich naszych czytelników, co by wam się to wszystko pospełniało, co byście byli radośni, wiesieli jako w niebie, a nie. Tak, i żeby ten rok był lepszy od wszystkich poprzednich. Otóż żeby to się wyrównało. Dobrze, a jak ty wspominasz ten 2020? Oj, no akurat u mnie w życiu prywatnym to było samo szczęście, tak można powiedzieć, bo tutaj no, mam małą słodycz, która mi rozpromieniła całe te wszystkie przykre rzeczy związane z pandemią, no ale
Generalnie miałaś się czym zająć, że tak powiem, więc i kim. Tak, tak, więc tak. To bardzo dobrze. To ten. A jakie masz plany na przyszły rok, na ten właśnie, który nadchodzi już za niedługo albo już rok? Jest? Wiesz co, żebyśmy byli w zdrowiu. Tak chyba każdy z nas zaczął doceniać to zdrowie i myślę, że, no, że tego zdrowia wszystkim nam brakuje na co dzień, a zwłaszcza w czasie pandemii, więc myślę, że to są dobre życzenia i dobre plany. A ty co, jakie masz plany? Wiesz co, ja tak nie mam czegoś takiego, że sobie zapisuję, że tam jakieś plany na nowy rok i jakoś, że idę w styczniu na siłownię, po czym już w lutym nie idę i tak dalej. W ogóle tak kiepsko trochę planować, jak mamy tak ciemno, w ogóle ponuro jeszcze, tak te postanowienia noworoczne, ale wiesz co, tak sobie postanowiłem, że może, nie wiem, przynajmniej codziennie jakiś spacer drobny, mały, Może nie bieganie, tak jak niektórzy w naszej redakcji, ale przynajmniej spacer, niech będzie. Pozdrawiamy redaktora naczelnego. Słuchajcie, my wam zdradzimy, że chłop się stracił. Połowa chłopa kasikiewną wyparowała, chłop non-stop, inny biego, inny ćwiczy. Takie mu zawzięcie, nie wiem, czy je tak bardzo zły na tych redaktorów, tym moich się, czy jak to jest, w każdym razie synek się stracił w pół. Daję po prostu dobry przykład. No tak, dba o swoje zdrowie, no i tego wam życzymy, żebyście byli zdrowi, weseli, jako w niebie dziani. Tak, i żeby ta normalność wróciła do nas jak najszybciej i no po prostu, żeby tak już właśnie tak jak powiedziałaś, żeby bez tych maseczek i po prostu, żebyśmy się mogli ściskać, nawet w biegu, ale też po prostu może niekoniecznie w biegu. Dobrze, już zejdźmy z Przemka, bo będzie później, będzie nas gonił. A może jakiś taki Sylwester, co tak wspominasz bardzo, bardzo dobrze. Jeden Sylwester spędziłem w pociągu. To był taki dziwny Sylwester, bo no nie było to moim zamierzeniem, ale po prostu pociąg miał delikatne opóźnienie, które uległo zmianie na jeszcze większe opóźnienie i, no i tak się stało, że po prostu Sylwester był w pociągu. Ale jak na te czasy, kiedy nie można podróżować, to teraz nabiera to zupełnie innego znaczenia. Był zupełnie atrakcyjny. No, tak. A ty pamiętasz jakiś taki Sylwester, który... Z jakichś względów był super? Albo po prostu taki dziwny? Czy... Wiesz co, ja taką miałam bardzo miłą tradycję do tego roku tak naprawdę, że wyjeżdżałam zawsze w południe na Czantorię i bardzo mi się ta tradycja podobała, więc no teraz nie wiem, pewnie wytrąb nieczynny, więc nic z Czantorii, ale właśnie w południe jakiś tam symboliczny toast, oczywiście szampanem bezalkoholowym. Oczywiście. I powrót. Także bardzo, bardzo miło wspominam. No, kilka ładnych sylwestrów właśnie tak spędzałam. Właśnie w południe, nie o północy, ale w południe. Także no. 12 to 12. Nasze tradycje, dokładnie. Myślę, że w przyszłym roku każdy już spokojnie będzie mógł tego swojego sylwestra świętować tak, jak chce. I odbijemy sobie te niektóre dni, które tak nie wyszły w tym roku, może tak na imprezowaniu. Dobrze, Doroto, nie będziemy przedłużać, bo każdy chce już świętować albo jest zmęczony po świętowaniu, w zależności, tak właśnie, tak, bezalkoholowego oczywiście, tak, albo herbatę ziołową, albo pokrzywy. Dobrze, no to w takim razie witamy się w nowym roku, dużo zdrowia życzymy tak jak życzyliśmy, bardzo dziękujemy za uwagę, nadsyłajcie nam jakieś teksty, które warto przeczytać, teksty Stella, no i co, dziękujemy za uwagę. Dziękujemy, a jak ktoś ma fajne wspomnienia z Sylwestra, jak ktoś spędził go w pociągu albo w samolocie, albo może na końcu świata, to bardzo chętnie tutaj poczytamy sobie o tych wspomnieniach, więc w komentarzach albo na Facebooku odzwijcie się. Super. Jesteśmy ciekawi. Bardzo dobry pomysł. Tak, właśnie. Dobrze, no to do zobaczenia w tym nowym roku. No, wszystkiego dobrego i pozdrawiamy pana Tomka Sachackiego. Tak, który jest autorem tego tekstu dzisiaj przeczytanego. Dobrze, no to żegnamy się z państwem. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.